Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, jak rozumiem, pan jako przedstawiciel polskiego rządu prowadził rozmowy z Komisją Europejską co do kształtu tej ustawy. O tym zresztą mówił pan premier. I czy rozumiem, że czynił to pan w imieniu autorki tej ustawy? Bo autorką ustawy jest pani poseł Milczanowska. A jeżeli tak, i dodatkowo dziś pan przedstawia i zapewnia nas swoją odpowiedzialnością, że jest zgoda Komisji Europejskiej na taki kształt tejże ustawy, wynegocjowany przez pana jako przedstawiciela rządu w rozmowach z Komisją Europejską, to ja dzisiaj bardzo proszę i oczekuję, aby pan minister przedstawił nam dokumenty, o które wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji prosiliśmy, dokumenty potwierdzające te uzgodnienia, w których Komisja Europejska wyraża takie stanowisko, o których pan mówi, że jest pełna akceptacja do tego kształtu ustawy. Czy jest pan w stanie dzisiaj spełnić oczekiwania senatorów wyrażone wczoraj podczas posiedzenia komisji? Dziękuję. Proszę bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. W zasadzie można by ponowić tą odpowiedź pytaniem na pytanie, czy celem zadanego pytania jest wzmocnienie mandatu rządu do tego, żeby pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, czy też nasypanie piachu w trybie, pani senator. Bo wydaje mi się, że dla opinii publicznej jest to dość jednoznaczne, ale być może nie dla wszystkich, więc warto sobie na to pytanie przy tej okazji odpowiedzieć. Czy państwo chcecie zrobić wszystko, żeby do Polski te środki nie trafiły? Czy też zamierzacie... Od 2 lat walczycie o to, żeby te środki do Polski nie trafiły. Panie senatorze, panie ministrze, są pytania do pana. Refleksją. Są pytania, niech pan odpowiada. Jak pan nie chce albo nie może, to proszę nie odpowiadać. Ja odpowiadam, jeżeli państwo mi to umożliwi. Pan pewien zabieg restyczny stosuje, to znaczy pan pyta. A w tej chwili pan zapytał ja wszystkich... prosiłam pana ministra o odpowiedź na pytanie, a nie na zadawanie pytań mnie. Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan w stanie dzisiaj senatorom Rzeczypospolitej przedstawić takie dokumenty, które potwierdzają akceptację Komisji Europejskiej co do tego kształtu ustawy. Dziękuję. Na to pytanie oczywiście odpowiem, ale ważne jest, żeby opinia publiczna miała świadomość, jaki jest cel zadawanych przez panią pytań. A ten cel wydaje mi się dość oczywisty, już raz powiedziałem, jaki jest i nie będę tego powtarzał. Szanowna pani senator, jest dobrą praktyką dyplomatyczną na całym świecie, że szczegóły procesu negocjacyjnego i także wymiana korespondencji w ramach tego procesu negocjacyjnego jako element wzajemnego zaufania między stronami pozostają do dyspozycji stron i nie są materiałem publicznym. To stanowisko szanuje Komisja Europejska i inni nasi partnerzy, z którymi prowadzimy negocjacje w bardzo różnych sprawach, to stanowisko szanujemy również my. Jeżeli pani ma wątpliwości co do tego, jak Komisja Europejska ocenia ten projekt ustawy, zachęcam do tego, żeby zapoznać się ze stanowiskiem publicznym w tej sprawie komisarza Didiera Reindersa, odpowiedzialnego za sprawy wymiaru sprawiedliwości z pierwszych dni stycznia, gdzie komisja jednoznacznie pozytywnie oceniła ten proponowany projekt ustawy. Dziękuję.